Cześć wam, dzisiaj jest Widzu Wizualnie i witam was w grze, która nazywa się Horacy. Nazwijmy to Horacy i witam was w serii, która nazywa się Epic Overview. Jest to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Game Store. I Horacy jest kolejną grą. Wygląda na to, że cały najbliższy rok znowu będzie pełny darmówek od Epica. Sypcie tą cebulą, sypcie we mnie. No i awesome. Ta gra jest dostępna od godziny 17.16, czyli miniony czwartek, do 23 stycznia, również do godziny 17. 23 stycznia od godziny 17 plus minus, załóżmy, nie jest podane dokładnie, do 30 stycznia będzie The Bridge, kolejny indyczek, wygląda na czarno-białą, ciekawą gierkę, tych czarno-białych było ostatnio sporo, przestałem je rozróżniać, możliwe, że grałem w The Bridge, możliwe, że nie grałem, wydaje mi się, że nie, zobaczmy, czym jest Horacy w tym momencie. Horacy, playtime junk, nie mam ani playtime'u, ani junk'u, o dziwo. Sterowanie na padzie mi zaproponowało. Horacy Exe. Okej. Okay. Jak to się będzie? Horace nazywało? Co się po angielsku czytało? Ej, fajna muzyczka. Ogólnie jak patrzyłem na screeny, wszystko mi się podoba poza tym artem głównym, gdzie jest niby pixel artowy koleś z ładnie narysowaną czapeczką, garniturem i całą resztą, która totalnie zaburza ten pixel artowy klimat, który jest wreszcie elementów, i nie będę ukrywał, że psuje mi to odbiór okrutnie. Jeden głupi jotpek, którym reklamują gierkę. Jeden. It's alive! Czy mam piece włączone? Mam piece włączone. Piekielnie gorąco się nagle zrobiło w tym pokoju. Otworzył oczy. Wyjdź z szafy. Wyjdź z szafy. Okej, okay, nie? Okej. Okay. Wejdź do pudła. Oj. To jest taki pseudo pixel art, co nie? Bo jak widzicie, spora część to jest downscale, po prostu normalny grafik. Plus jak się samochód zaczął trząść, to nie było, że się po pikselach trzęsie, tylko to jest w wyższej rozdzielczości duże kwadraciki udające piksele, które się poruszają, nie? I to jest dziwne uczucie, jak się na to patrzy. Niektórym to nie przeszkadza. Ja w sumie jestem fanem albo jak idą w totalny pixel art, albo idą po bandzie. Nie pamiętam, jak tam ta gierka się nazywa, ale macie taki pixel arcik z dużą ilością filtrów, tych wszystkich efektów specjalnych, shaderów, nie shaderów, efektów świetlnych, więc albo w jedną, albo w drugą stronę. To jest takie prawie pomiędzy, udaje prawdziwy pixel art, a nim nie jest, więc nie do końca jakby trafia w moją prywatną mańkę. Ale ten, dobra, możemy poruszać się za pomocą gałki, wejść do ten, możemy też się poruszać za pomocą strzałeczek. Skakać nie możemy chyba, przynajmniej jeszcze nie. No patrzeć ten, możemy kucać. Cześć Grażyn, nie wiem, czy było widać Grażyn. And so I was born. The first people I remember seeing were the old man, the old lady and their daughter, Heather. After they'd said hello, the old man powered me down so he could install some software. I could tell they were nice people. The old man didn't give me a silly voice or stupid personality. And the old lady didn't dress me like a clown. Although for some reason, Heather really didn't like me. Aww. Once I'd had time to get used to walking, the old man asked me to dash from one end of the room to the other. Fajny pomysł na tutorial swoją drogą. Czuję się troszkę jak C-3PO, nie to żeby coś. Ej, podoba mi się jak to zrobili. Dash. Nie mamy double jumpa. Mamy jakieś wejdy? Nie wiem. Okej, mamy skakanie i chodzenie na razie. Nie możemy się wturlać, nie. Jest piłka, koleś w ogóle. To mi się skojarzyło z chatą Lary Croft, nie wiem dlaczego. Może to. The old man spent a couple of hours building some wooden platforms. He said he wanted me to jump up them, but I must admit, I was scared. Serio? It wasn't until I saw Heather and her mother happily climbing up them that I decided it might be okay. No dobrze. I znów z pudła startujemy. Fajny telewizor, całkiem spory.
Bum. Dolecę do... Prawie doleciałem. Górą! The old man then rearranged the platforms. He told me to try to reach the other end of the room without touching the floor. Heather said, the floor's made of lava. But when I smiled at her, she just frowned and looked away. The old lady arranged some pillows and blankets. She said it was in case I fell, but I think she just wanted it to look more like lava. Ale nie ma double jumpa. Okej, dalej. Myślałem, że się za chwilę pojawi double jumple. Damy radę! Nie wiedziałem, co zrobić. Tam się chyba nie da doskoczyć tak daleko. Czy jest tu jakiś klawisz, który mogę nacisnąć, żeby lecieć dalej? Tak. Oj! Ej! Wizu! Widzę, co to robi. X. A, z X-em mogę biegać! Nie, z X-em, tylko z X-em, bo z X-u to jest co innego. Okej, dobra. Nie nacisnę. Come on! Polegnę na tutorialu. Co, ja jestem dziennikarz growy? Nie, nie wiem, czy kojarzycie patent w Cupheadzie. Koleś robiący, nie wiem, czy dla Polygona, czy dla Kotaku, któryś z tych zawodowców nie poradził sobie z tutorialem w Cupheadzie. Więc, no, tak. I tak bywa. When I reached the other side, the old man just smiled and said, that'll do for now. To byłby fajny robot, taka piłka głowa i ten, te gierączki, nóżki, go postawić. Chapter 1, learning to walk, to chyba mieliśmy już ze sobą mniej lub bardziej. Learn to walk before you run. Aha, rozumiem. Okej, pauza. Ta gierka mogłaby być na święta w tym momencie. Pasowałaby klimatem. Kimże jest ten człowiek? A couple of days after those first lessons, the family had a big meal, and I was introduced to everyone else. The professor was the old man's brother. He was very quiet, and always seemed to just kind of stare at me. He had lived with the old man for 5 years. The house was so huge they barely saw each other. He preferred instead to stay in his room, leaving everything up to his butler, Mr. Deck. As he insisted everyone call him, although the professor always called him Anton. For a while, he called me the yellow bastard. But the old man made him stop, as he thought it sounded racist. Mr. Silton was the old man's driver. Before he worked here, he'd gotten in with some bad people and was the driver in a post office robbery. Although it all went wrong for some reason. Mr. Silton showed me a video of his band. I'm sure some people must like it, but I just found it terrifying. Then there was Alice. She was the cook. She was a nice old lady. When she was younger, she had been a TV chef. Then, years later, she had a small part in Coronation Street. Mr. Silton said, before she worked for the old man, Alice was quite a hoarder. She kept old newspapers and bicycles. And something about a poo in a shoebox. What the heck? Ale fajne wprowadzenie postaci. The old man gathered everyone together to show them what I was capable of. What else does he do? Asked Mr. Silton. The old man smiled. He can help around the house. Could he help me with my newspaper collecting? Asked Alice. I'm not sure that's a good idea, said the old lady, but he can do all sorts of jobs. Yeah, said Mr. Silton, shove a stick up his ass and he can do Deck's job. Now, said the old man, we have company, pointing to some important looking people. Two large men, both called Gary, set up what the old man referred to as lasers. He said again, I should try to get from one end of the room to the other, but I shouldn't be worried, as I had a special chip which meant no matter how damaged.
Okay, that was. I couldn't die. He said it was like infinite lives in a video game. But when he realized I didn't understand, he said he would explain another time. Okay. Okay. Tam u góry jest. A! Zap, 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 and away! No hej! Everybody czy tamten jeden koleś wyglądał? Looking men. Not exactly a cold calculated killer, is it? Said the man in black. The man in grey laughed. What kind of artificial intelligence was that? To wygląda jak Bush, były prezydent. Unless there's something in the way. George W. Widzicie to? Podobieństwo? Said the old man. He turned to me and whispered, they're going to make it quite a bit tougher, but I'm sure you'll be fine. Podoba mi się ta narracja, że on mówi jakby do tego robota, jakby ten robot był dzieckiem, ale to my jako gracz rozumiemy ten. Co? O co mu? Nie. Au. Dobra. Dobra, teraz już wiemy, czego się spodziewać. Czekamy tutaj. No dobra. Nie będzie chyba tak źle, I hope. O kurka. Będzie rozbudowane bardziej niż myślałem. Nie! Zapomniałem w ogóle, że mogę biegać, więc no. Brawo ja. Wyżej, dobra. Poradzimy sobie z tym puzelkiem i może. Może starczy, bo. Jeśli się nie mylę, to wy jesteście zainteresowani tym, żeby sobie samemu odebrać ten produkt. The garage then rearranged the room one last time. The old man smiled. Now, there's no need to look so glum, he said. Czemu mam wyrazy twarzy? I'm still happy with everything you've done today. So this time, I was determined to do him proud. Ooooo. No, gierka jest do odebrania za filiko od 16 stycznia do 23 stycznia do godziny 17, więc pamiętajcie sobie złapać, bo cebula. Ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku, który będzie z The Breach, najprawdopodobniej, chyba że w międzyczasie wpadnie jakaś inna epikówka. I hej! Jeśli podoba wam się ta seria, to pamiętajcie przy odbiorze gry zaznaczyć tag kreatora Wizu. A my spróbujmy zobaczyć, czego tym razem od nas wymagają. O! Wow! Nie! Czyli to trzeba będzie zsynchronizować w odpowiednim momencie. Jak to wróci, to robimy także. Tak, tutaj mamy. Wow! A tu co? Tutaj. O nie!